Jak najlepiej upamiętnić Henryka Wieniawskiego? Jak stworzyć jego pomnik niestatyczny, nie z granitu czy z brązu? Zastanawiano się w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym przed setną rocznicą urodzin wirtuoza i kompozytora. I postanowiono ofiarować mu pomnik z dźwięków jego muzyki, przedstawianej przez młodych skrzypków różnych narodowości. Wzór był na miejscu, międzynarodowe konkursy pianistyczne imienia Fryderyka Chopina. I z tego wzoru skorzystano. Duszą przedsięwzięcia był bratanek Henryka Wieniawskiego, Adam. Człowiek mocno tkwiący w warszawskim środowisku muzycznym, sprawujący wiele ważnych funkcji. Między innymi dyrektora Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, które wzięło na siebie ciężar organizacyjny przedsięwzięcia. Imponującego, jak się okazało w marcu 1935 roku. Na pierwszy międzynarodowy konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego zjechało do stolicy Polski 55 skrzypków z 16 państw. Ich poziom określano najczęściej słowem rewelacyjny. Międzynarodowe jury z Adamem Wieniawskim jako przewodniczącym miało zadanie nader trudne, choć wielce satysfakcjonujące. A zasiadająca w sali Filharmonii Warszawskiej publiczność kilkanaście dni nadzwyczajnych przeżyć. Bez jakiejkolwiek przesady można powiedzieć, że Warszawa między 5 a 16 marca była stolicą światowej wiolinistyki. To właśnie konkurs Wieniawskiego odkrył muzycznemu światu takich skrzypków jak 15-letnia wtedy francuska Ginette Neveu, której przypadła najwyższa nagroda. To do niej powiedział kilka lat wcześniej legendarny Karl Flesch. Moje dziecko, otrzymałaś od niebios talent, którego nie chciałbym naruszyć. Wszystko, co mogę dla ciebie uczynić, to dać ci kilka rad natury technicznej. Jej fantastycznie rozpoczętą karierę przerwał niestety tragiczny wypadek lotniczy. Konkurs Wieniawskiego pokazał światu Dawida Oistracha, przez wielu znawców uważanego za najwybitniejszego skrzypka XX wieku. W Warszawie w roku 1935 przyznano mu drugą nagrodę. Król Dawid, jak go często, a bez złośliwości nazywano, mimo wojennej przerwy i nie zawsze sprzyjającej atmosfery politycznej, nigdy nie opuścił Związku Radzieckiego, osiągnął wszystko, co artysta najwyższej światowej miary może zdobyć. Henry Temianka, Borys Goldstein, Ida Händel, licząca wówczas 10 lat, Bronisław Gimpel, to zdobywcy kolejnych nagród. A wśród wyróżnionych Mieczysław Szwalbe czy Józef Hasyt, mający wówczas 11 lat. O nim Fritz Kreisler, oszołomiony zdolnościami chłopca, powiedział: taki skrzypek jak Heifetz rodzi się raz na 100 lat, taki jak Hasyt raz na 200. Po czym na konkurs Wieniawskiego wypożyczył mu swój najlepszy instrument. Z tym geniuszem, rodem z Suwałk, mało kto mógł się zmierzyć. Pierwszy międzynarodowy konkurs imienia Henryka Wieniawskiego był turniejem gigantów. Trudno wyobrazić sobie, by wspanialszy hołd i pomnik można było ofiarować patronowi w setną rocznicę urodzin. Konkurs stał się najstarszym międzynarodowym turniejem skrzypków na świecie. A poziom artystyczny jego uczestników stał się tak niewyobrażalnie wysoki, że do dziś stanowi cel i wyzwanie dla organizatorów najbardziej prestiżowych konkursów wiolinistów. Wieniawski 1935 przy okazji ustanowił własny rekord pod względem liczby uczestników. To był turniej gigantów.